O tych twoich biegach pewno by, moglibyśmy tutaj długo, no ale jeszcze pozostają następne twoje pasje. Tutaj muzyka i jesteś członkiem zespołu pieśni i tańca Siemianowice, który kiedyś był kopalnianym zespołem, wiadomo. Jeszcze wcześniej, zanim był kopalniany, to się nazywał taki zespół śpiewaczy w ogóle, czy nawet kasyno, to był kasyno, bar, tak, wielki, tak, po prostu kawał historii. Tak, bo to historia. Jestem chyba szczęśliwcem, bo zespół w tym roku, no i niestety, mieliśmy obchodzić hucznie nawet 110-lecie istnienia. 110-lecie. I no, na razie się nie udało. Mieliśmy mieć dwa piękne koncerty, do których się zaczęliśmy przygotowywać zimą. No ale jak wszystko, nieszczęsny koronawirus przerwał. Natomiast na stuleciu byłem. Miałem okazję tańczyć, śpiewać. No to jest historia, można powiedzieć, no, większym. Część mojego życia jestem w zespole, ponieważ jakby do niego przyszedłem zaraz po podstawówce, a w podstawówce już tworzyłem razem z moją klasą muzyczną, którą tworzyła pani Telatycka-Seman, która była właśnie kapelmistrzem zespół pieśni tańca starszego, tak, czy dorosłego. Myśmy byli tym małym, dziecięcym zespołem Siemianowice. I pamiętam już tam od trzeciej klasy, czwartej klasy w zasadzie, w czwartej klasie chyba powstał zespół pieśni tańcowa Siemianowice, to, no, to można powiedzieć, że się bawię w folklor, tak, bo to tyle lat. W dorosłym zespole jestem już 22 lata, chyba będzie w tym roku, także... No, proszę, to już też... No, jestem, można powiedzieć, jednym ze starszych członków, chociaż to u nas powoli są, właśnie na te 110-lecie w ogóle zaczęli ludzie wracać, którzy już są dorośli, mają naprawdę dorosłe dzieci czasami i taki pokoleniowy się trochę zespół zrobił. Mamy ojca z dziećmi, z córkami, które też tańczą na przykład, nie? Fajna przygoda. No i tak jak mówię, ona się zaczęła tak naprawdę, ta moja, nie wiem, przygoda z muzyką, tak górnolotnie mówiąc, od dzieciństwa, dlatego że w Siemianowicach się urodziłem, w Siemianowicach już większość życia mieszkałem, no teraz już nie mieszkam, ale to jakby od niedawna. Dalej jesteśmy na natomiast to jest cały czas tutaj gdzieś w sercu, wiadomo. I od małego mama prowadziła tam, już nie pamiętam, która była jeszcze w przedszkolu, tutaj również niedaleko, do Jordanu, tak? Nasz miejski dom kultury, Jordan, można powiedzieć, taką naturalną muzykalność we mnie rozbudził. Na początku to był jakiś tam zespół taneczny, potem chodziłem na taniec towarzyski do pani Bożenki Lępy i przez kilka lat tańczyłem towarzysko. No a potem z racji tego, że została utworzona ta klasa muzyczna w szkole podstawowej nr 4 w Miałkowicach, to tam sobie do tej klasy uczęszczałem, no i tam już zaczął się ten taki tworzyć tak jakby ten folklor i zacząłem go gdzieś tam poznawać, zaczęliśmy bardzo dużo występowali w dzieciństwie, pamiętam. Nasza klasa, no to była też taka wizytówka trochę szkoły, myśmy wszystkie tam akademie robili, no i było dużo konkursów wtedy, takich międzyszkolnych, które udawało się gdzieś tam też wygrywać nieraz. No i jakoś ten folklor gdzieś tak naturalnie był tam. Myśmy wtedy wszyscy tańczyli, śpiewali, też tworzyliśmy taki chór szkolny i tak dalej, więc to było takie naturalne. Potem przeszedłem do dużego zespołu, którym jestem do dzisiaj. I tak to wszystko zostało. I gdzieś jakoś nie mogę się oderwać. No, cały czas gdzieś to lubię. Oczywiście nie mam już tyle czasu, żeby chodzić na zawsze. Każdą próbę to chciałbym, tak, ale to jakby jest też dodatkowa pasja. Natomiast na ile mogę, zawsze wspieram zespół i się udzielam. No, zespół to jest kawał historii mojego życia i wielu tam. No Siemianowiczan, bo myślę, że też przez wiele lat gdzieś tutaj się przewijamy, staraliśmy się uświetniać jakieś tam imprezy, czy nawet miejskie, czy większe. No, kilka lat temu był pan prezydent tutaj, no to też przed prezydentem występowaliśmy. No a myślę, że to jest fajne, bo taka trochę tradycja, która gdzieś fajnie, żeby nie zginęła, żeby gdzieś to zostało kultywowane. Tak, to przechodzi bardzo różne okresy. Nie jest to takie popularne w
dzisiejszych tak, czasach, gdzie my mamy tyle różnych rozrywek, możliwości, nie wiem, zajęć wszelakich, to ciężko tak utrzymać kogoś, ale udaje nam się jeszcze. No myślę, że tam tworzymy też fajne, fajne paczki z tymi ludźmi, jeździmy na wspólne koncerty, na jakieś takie wyjazdy zagraniczne często też, które są bardzo fajne. Poznajemy inne kultury, inne zespoły, czasami się nawet z nimi przyjaźnimy, mamy kontakt z ludźmi z tego świata w zasadzie. Są po niektórzy, także to jest fajne. Bardzo, bardzo fajne. A dzieci też się jakoś zaangażowały w ten zespół? Znaczy w tej chwili zespół wygląda tak, że... Znaczy mówię ja o twoich dzieciach. Moich dzieciach. Może tak. Jeśli mają w tym kierunku jakieś zainteresowanie? Myślę, że znaczy na razie tak, córka 7 lat ma jeszcze, natomiast jest muzykalna, udało mi się nawet kiedyś z nią wystąpić na jednej scenie u niej w przedszkolu, pamiętam, zrobiliśmy występ na barwórkę, robiąc taką niespodziankę dla jej grupy, bo pamiętam, że fantastycznie zaśpiewaliśmy tam różne kawałki śląskie, śląskich piosenek, takich górniczych i znaczy z jednej strony córka ma jakby to jest takie naturalne mam wrażenie taką muzykalność, ona bardzo ładnie śpiewa, bardzo lubi tańczyć, natomiast no, na razie nie ciągnie do tego folkloru, też tym bardziej jakby no, nie mamy za bardzo czasu ją na te małe Siemianowice przywozić, bo jednak mieszkamy kawałeczek od Siemianowic i no, logistycznie jest to problem w tej chwili dla nas, więc natomiast uczęszcza w tej chwili do szkoły muzycznej też córka na razie na skrzypce. Zobaczymy jak to pójdzie. Pierwszy rok w tym tygodniu chyba kończy, więc zobaczymy jak to będzie. Jeśli pasja nie umrze, no miejmy nadzieję gdzieś tam pójdzie w kierunku albo przynajmniej będzie się tym cieszyć, tak jak ja się cieszę. Nie mówię tu o zawodostwie, ale żeby po prostu miała coś tego, nie? A syn no, na razie jest dwulatkiem, więc co tak, z niego no rośnie, czy sportowiec, czy muzyk, czy może wszystko, a może jakiś wcześniej. Ważne, żeby... A właściwie można powiedzieć, że tutaj tak, i sport, i tutaj bycie w tym zespole pieśni i tańca, gdzieś otworzyły drzwi na tą turystykę też, tak? Bo i wyjazdy. A turystyka to tak, że tak powiem naturalnie, bo... ja jestem absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi, więc jakby trochę mnie to gdzieś zawsze się podobało, właśnie, nie wiem, wszystko co się wiąże z naszą tutaj kulą ziemską, górnolotnie mówiąc, gdzieś tą geografię gdzieś sobie zawsze miałem, czyli jestem, można powiedzieć, geografem, może nie praktykującym, ale gdzieś tam z tego wrosłem, więc bardzo lubiłem podróżować. Jeśli była tylko okazja coś gdzieś zobaczyć, to ja bardzo chętnie i zawsze mi się to podoba. Ja lubię kontakt, lubię poznawać nowe miejsca. Jak tylko gdzieś jedziemy, to, no, to staram się za każdym razem coś nowego zobaczyć. Jakby ta ciekawość świata, no, nie trzeba nie wiadomo jak daleko jechać. Ja teraz z racji tego, że mam mniej czasu, ale mam małe dzieci, staram się poznawać lokalne takie małe perełki, które gdzieś tutaj wokół nas są, a których w ogóle często nie wiemy, że istnieją. Tak? Chociażby, nie wiem, nawet tutaj możemy pomyśleć o Siemianowicach. Takie małe miasto i pamiętam, jak byłem dzieckiem. No, jak dziecko jest to oczywiście horyzont ma malutki, bo myślę, że to miasto to już jest takie wielkie w ogóle. Ale ja wielu miejsc nie znałem, tak? No, nie można było się oddalać spoza jakiegoś tam osiedla czy coś, no i tak dalej. Ale teraz, jak może też więcej, jak zacząłem biegać, ja zacząłem poznawać naprawdę każdą, można powiedzieć, myślą dziurę w miejscu, gdzie jestem. I nawet jak gdzieś jadę i mam możliwość zrobienia treningu, no to po prostu biorę tylko ewentualnie, tak żeby się nie stracić, telefon i biegnę, tak? I poznaję, oglądam, mówię super, tutaj zobaczyłem jakąś ciekawą miejscówkę, mieszkam już tyle na przykład czasu, nie wiedziałem, że to coś takiego jest, tak? I to jest fajne, bo można poznawać naprawdę, odkrywać miejsca te malutkie, te małe, takie, można powiedzieć, perełki danego obszaru, które... Tak samo jak tutaj w Siemianowicach, no wydaje się, że małe miasto można wszystko, wszędzie się było, a tutaj niekoniecznie, tak?
Jest ten wspaniały nasz park, Barzanciarny, Park Pszczelnik. Wszystko się jeszcze tam zmienia. Co jakiś czas coś nowego, nowa atrakcja dochodzi. A zaraz za rogiem jest, nie wiem, ciekawe pole z urozmaiconym ukształtowaniem terenu, gdzie można się po prostu poczuć trochę wolnym i daleko od zgiełku miejskiego i zobaczyć, nie wiem, biegnącego zająca, sarenkę czy coś tam. Dokładnie. A w zasadzie to parę kilometrów od miejsca, gdzie się mieszka. Super. A do biblioteki jeszcze można przyjść, pooglądać stare fotografie i porównać, jak te miejsca wyglądały kiedyś. Oj tak, no. Pamiętam wystawę w Parku Tradycji, która czasami tam, nie wiem czy dalej jest, ale z fotografiami tutaj z Siemianowic, jak to było nawet 100 lat temu, czy nawet tak, jeszcze tak. Przepięknie. Nawet jak, no to trzeba już wtedy, gdzie to jest, bo to już pewnie takich miejsc nie ma, nie? To się Mianowice, a gdzieś masz jakieś swoje ulubione miejsce, do którego lubisz wracać w Polsce, za granicą? Jakoś tak się przywiązujesz do miejsc? Czy znaczy ja mam gdzieś w sercu parę miejsc, natomiast jestem taki, że uwielbiam nowe miejsca oglądać, tak? Bo wiem, że życie jest ograniczone czasowo. No i jak już mam tylko okazję, no to nawet jak jestem w tym samym miejscu, bardzo często z racji w zasadzie ostatnie lata często gdzieś do Zakopanego jeździłem i była tylko możliwość pojechania, wejścia w Tatry czy gdzieś, ale nie znałem wszystkich szlaków, tak? Teraz mam moje dzieci, to bardzo fajnie poznaję te malutkie, te takie niższe górki i to jest też fajne, z zupełnie innej strony. Teraz dawno już nie eksplorowałem Beskidów, myślę, że teraz przyjdzie czas właśnie chodzenia z nosidełkiem, z najmłodszym synem i poznawanie tego, co gdzieś tam wcześniej było mijane. By się chciał na najwyższą górę wejść, weźmy na tą Babią, na to, na tamto, żeby te najlepsze, najwyższe z góry zdobyć. A teraz gdzieś fajnie są też te tereny, które niekoniecznie są najwyższe, niekoniecznie są, nie wiem, znane, tak? I to jest też fajne. Chyba mnie coraz bardziej cieszy po prostu każdy rodzaj przyrody, kontaktu z nią. Na pewno tym miejscem takim, do którego chcę wrócić, może w tym roku mi się znowu uda właśnie pojechać, że to chciałbym odwiedzić ten Rejów, gdzie w dzieciństwie jeździłem. Nie byłem tyle lat, ale właśnie tak kiełkuje się plan, bo do Milówki tam, bliżej, nie? No, tak, Milówka gdzieś tam się jeszcze ją mija i może do tej chaty się nie wejdzie, ale można zawsze podjechać, natomiast tam no, chcę pojechać, może się uda w tym roku. No tak to, no i mam też swoje miejsce drugie, do którego też bardzo często jeżdżę, z racji tego, że w dzieciństwie dużo jeździliśmy, to tak powiedzmy Warmię Mazury bym powiedział, no ale tam pochodzi cała moja rodzina, więc jakby nad jeziorach. Myślę, że tam co zawsze tam wracam, to jest takie drugie miejsce, które można powiedzieć, że też jest takie moje, nie? To życzę, żebyś tam jak najczęściej w tych miejscach bywał i wracał. Jesteśmy w bibliotece, więc tutaj o książkach będzie mowa też. Prosimy o przedstawienie książek, które tutaj polecasz naszym czytelnikom. Jak już czytam, to najczęściej właśnie literaturę podróżniczą związaną z górami albo ze sportem. Nie jestem jakimś molem książkowym, ponieważ no, trochę czasu brakuje na to. Natomiast jak już chcę coś fajnego, no to szukam z tej dziedziny, która mnie najbardziej interesuje, czyli sport, góry. I może polecę kilka pozycji, które mi osobiście dały bardzo dużo i od których czy moje właśnie pasje trochę się poszerzyły, czy pogłębiłem wiedzę. Jedna z takich pierwszych książek, którą polecę, to jest Bieganie metodą Danielsa. To jest książka, od której zacząłem jakby pogłębianie wiedzy o bieganiu, o trenowaniu i tak dalej. Ona naprawdę bardzo, bardzo dobrze jakby przedstawia, w jaki sposób biegać na różne dystanse. To jest książka dla praktycznie każdego, jak ktoś jest początkujący, wyjaśnia całe te procesy zachodzące w ciele, jak to się dzieje. Jack Daniels jest uznawany za jednego z takich legendarnych trenerów amerykańskich, który stworzył specjalne tabele treningowe, na których w zasadzie większość się ludzi chyba wzoruje, jeśli biega, lub na ich podstawie robi swój trening. On potrafił przedstawić od praktycznie takie zależności od biegania na krótkie dystanse po takie maratońskie.
ta 3, 5, 10, 15, 20, do każdego tempa, do każdego wyniku przedstawił tabelę, z jakimi czasami trzeba robić trening i tak dalej. I naprawdę super się to sprawdzało, jak trenowałem rzeczywiście tak regularnie. I te tempa naprawdę podają. Poza tym można dość fajnie sobie sprawdzić, na jakim poziomie się obecnie znajduję. Czyli na przykład, nie wiem, nie trenowałem dawno, ale mam jakiś tam wynik z zawodów na 5 czy 10 km. Patrzę sobie w tabelę, o, spadł mój poziom. Teraz powinienem troszeczkę wolniejsze te treningi robić, żeby się na przykład zbyt nie sforsować albo zbyt ten, i żeby dojść do jakiegoś wyższego poziomu. Są testy i tak dalej. Naprawdę fajna książka. To jest już starsze wydanie. Wiem, że są nowsze wydania. Może macie nawet w bibliotece. Kiedyś bym chętnie przeczytał nowsze, uzupełnione. Naprawdę dużo mi ta książka dała, jak sobie rozplanować cykl treningowy i tak dalej. Super. Polecam każdemu. Słyszymy, jeżeli nie mamy, to postaram. Bieganie metodą Danielsa dla ludzi, którzy biegają czy uprawiają sport, naprawdę super. Bardzo, moim zdaniem, jedna z takich podstawowych lektur. Druga dla pasjonatów biegania, ale nie tylko, to jest też kwestia podróżnicza troszeczkę. To jest książka Christophera McDougalla, Urodzeni biegacze. To pewnie macie, bo to jest książka, którą napisał dziennikarz, który w wieku 40 lat zaczął biegać, amerykański, i zaczęły mu się kontuzje pojawiać. I kiedyś usłyszał, został wysłany do Meksyku i usłyszał, że jest tam, żyje jakiś w takim dalekim kanionie, żyje Indian, którzy biegają bardzo długie dystanse. Im się nic nie dzieje, a biegają w jakichś samorobionych samych sandałach, nie? W wielkim kanionie coś, po prostu on chciał to sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe, jak to się okazało. Okazało się, że tam te magiczne plemię Tarahumara istnieje, mało tego, oni sobie robią zawody takie na dystansach, nie wiem, 80-100 km, bez żadnego przygotowania, po prostu biegną, ścigają się dla fanu. Okazuje się, że jakby on udowodnił to, że jakby to bieganie naturalne jest w człowieku od małego, tak? Czyli też przekonuje do tego, że jesteśmy stworzeni do biegania. Pokazuje różne procesy, że jakby też się narodziło dzięki tej książce taka trochę trend, bieganie naturalne, czyli z minimalistyczną podeszwą albo w ogóle bez butów, w sandałach. I no, bardzo fajna książka, która też dużo ciekawostek daje. Trochę przyrodnicza, znaczy trochę bardziej podróżnicza, bo pokazuje miejsca no, mało dostępne dla standardowego turysty, czyli w Meksyku. Super pozycja, bardzo ciekawa i myślę, że też każdy tam chętnie by sobie to przeczytał. Fajnie się to czyta, jest to naprawdę takie bardzo przyjemne. Kolejną pozycją, którą też odkryłem gdzieś tam szukając ciekawej alternatywy też pod kątem biegania, to jest Gotowy do biegu, Kerry Starretta. To jest książka, która bardzo mocno otworzyła mi oczy, jeśli chodzi o własne ciało. To jest książka taka, która myślę, że dla każdego, kto cokolwiek robi, czy jeździ na rowerze, czy biega, czy coś, pokazuje, że nasz organizm, jakby to, co się w nim dzieje, to nie jest przypadek, tak? Czyli jeśli będziemy sobie krzywo chodzić, to będzie miało wpływ na to, że bolą nas plecy, że coś tam, już nie mówiąc o uprawianiu sportu. Pokazuje, jak to wszystko działa, jak nasz organizm działa i uczy tego, jak zrobić, żebyśmy byli sprawni całe życie. Czyli coś w zasadzie, co powinniśmy każdy z nas robić, tak? Czyli od najprostszego chodzenia, stania po naprawdę po jakieś trudne treningi. Mam mnóstwo takich ilustracji, fajnych ćwiczeń. I pokazuje, że wiele rzeczy możemy sami naprawić. Nie musimy chodzić do lekarzy, fizjoterapeutów i tak dalej, bo wiele kontuzji, które w sobie mamy, które czy nawet zwyrodnień, które przez lata nas dotknęły, jesteśmy w stanie często sami przy odpowiedniej motywacji. On mówi 10 minut dziennie ćwiczeń. To jest minimum, tak? Każdy powie, nie ma dnia wolnego. Chciałem to stosować, niestety oczywiście człowiek jest trochę mniej taki zawzięty, ale naprawdę polecam, bardzo fajna i wiele razy rzeczywiście takich drobnych kontuzji się pozbyłem sam, wiedząc jakie mam ćwiczenia zrobić, nie musiałem chodzić, płacić tam fizjoterapeutom specjalnie, bo wiele rzeczy możemy sami sobie wyleczyć, tak?
fajna książka. I taka najbardziej chyba nowość tegoroczna również. O, tak, mamy. Macie. Elizabeth Revol, Przeżyć, czyli Moja tragedia na Nanga Parbat. W 2018 roku pewnie każdy śledził, czy słyszał w mediach o tragedii, która się stała w Górach Wysokich na Nandze, gdzie zginął Chapkins, czyli Mackiewicz. Jego partnerka, która razem z nim była w górach, która zdobyła tą Nangę zimą, opowiada tu w takim szczerym wywiadzie i takim, można powiedzieć, osobistych doświadczeniach o co się tam wtedy zdarzyło, bo myślę, że warto przeczytać, kto się choć trochę interesuje górami, albo kto miał jakieś wątpliwości, co tam się zadziało, tak? Fajnie tam pisze, rzeczywiście można poznać od innej strony tą historię, bo wiadomo, w mediach różne rzeczy się słyszało, jak to tam było. Fajna książka, jeśli chodzi o takie świeże pozycje literaturę górską. Myślę, że warto sobie ją przeczytać. Bardzo dziękuję. To polecam. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, za rozmowę, za zachęcenie tutaj wszystkich do aktywności. Że zachęciłem. No, życzę Ci spełnienia wszystkich swoich marzeń tych sportowych i życiowych, wszelkich realizacji planów najbliższych i tych dalszych. I mam nadzieję, że spotkamy się tutaj już naprawdę z czytelnikami, gdzie będziesz mógł opowiedzieć, bo na pewno pytanie, temat niewyczerpany i na pewno polecam każdemu. Tak.